9 listopada w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się turniej piłki siatkowej o puchar dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły z udziałem nauczycieli, rodziców i absolwentów. Aktualnie rozgrywany jest mecz między drużynami rodziców i absolwentów. Po stronie absolwentów mamy siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 13. Aktualnie są to uczennice gimnazjum nr 4. I na boisku tym drużyna ta została wzmocniona przez dwóch rodzynków. Cieszymy się bardzo, że swoją obecnością zaszczycił nasz turniej prezydent miasta Tomaszowa, pan Rafał Zagozdon, jak również najlepszy sportowiec Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego, Kamil Szymczak. Po stronie rodziców występują rodzice naszych siatkarek, młodych siatkarek z klas 4-5. 6. Mini siatkówka dziewcząt to jedna z wiodących dyscyplin Szkoły Podstawowej nr 13. Mamy określone sukcesy, jakie odnotowaliśmy w minionym roku szkolnym. Przypomnę, pierwsze miejsce w województwie dziewcząt, 9 miejsce w ogólnopolskim turnieju. Głównym dzisiaj organizatorem jest UKS 13 Joker i grupa nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w UKS-ie. Zorganizowany turniej piłki siatkowej był znakomitą okazją do promocji tej dyscypliny sportu oraz wspaniałą zabawą dla samych uczestników. Muszę powiedzieć, że poziom jest bardzo wyrównany. Zapowiadała się impreza towarzyska z przymrużeniem oka, a mamy turniej z takimi emocjami, co Państwo słyszą, nie tylko na boisku, ale również na trybunach. Kibiców mamy zarówno na trybunach, jak i na boisku. Na boisku są to uczniowie klas sportowych. Każda klasa sportowa jest przypisana do jednej drużyny. Natomiast na trybunach są to rodzice, opiekunowie, nauczyciele, cała społeczność szkolna. Ostatecznie pierwsze miejsce wywalczyła drużyna rodziców. Drugie miejsce przypadło absolwentom, a trzecie nauczycielom. Główne obchody 50-lecia szkoły odbędą się w piątek 18 listopada.